witam wszystkich hodowców i przystępuję do części drugiej. Tak jak obiecałem, że nagram tą drugą część, chciałem ją właściwie nagrać dopiero za 2 tygodnie, ale po takim dużym zainteresowaniu Was, hodowców, którzy dzwonili, którzy pisali, prosili mnie też o opowiedzenie, jakbym ja przygotował gołębie do dołączenia w pary, żeby po prostu dobrze samiczki naniosły, żeby wszystko w jednym czasie wyszło, no i żeby po prostu był ten lęk udany. Więc sobie zrobiłem taką małą ściągę, żeby nie zapomnieć czegoś, no, co jest bardzo ważne. Chcę poruszyć dwa tematy, które będą ogólne, ale będą się odnosić do pory zimowej i do pory lotowej. Więc takimi regulatorami, które są zróżnicowane, to jest na przykład w porze zimowej dosypujemy do karmy, która powinna być jak z najwięcej, no, jak powinna być, najwięcej powinno w tej karmie być ryżu pady, dlatego że jeżeli będziemy karmić jęczmieniem, to gołębie się zatłuszczą. Natomiast pady rice, jak się będzie w dużej ilości podawać, to gołębie się nie zatłuszczą tak mocno. Więc trochę pady rice, trochę jęczmienia, ale około 10% do tego wsypać owsa i mieszankę jakieś tam, czy nawet która zostaje z lotowy, czy tam do pierzenia, jakąś część, każdy tam inaczej to robi. Ja to robię na oko, tak popatrzę, aha, trochę to jest za słabe, daję tam trochę więcej, ale tej dobrej mieszanki, czy to jest rozpłodowa, to tam nie jest za dużo, ale powinna być. A dlaczego powinna być? Gołębie jednostronnie karmione, to wtedy są bardzo głodne, dlatego że one z tych różnych ziarn wydobywają też witaminy. Te witaminy może nie są takie bogate, jak kiedyś były. Jeżeli kiedyś była ta gleba, ta ziemia, ta była nawożona właśnie swoim obornikiem, czy tam naturalnie, dzisiaj to jest wszystko sztucznie. Także ja uważam, że że normalnie, jeżeli bracia Jansynowie kiedyś żadnych witaminów nie podawali, bo uważali, że to wszystko w ziarnie jest, mieli rację i tak było, ale dzisiaj musimy naszym gołąbkom troszeczkę pomóc. Świat podchodzi tylko do większej tej, ludzie żyją dłużej, gołębie żyją nawet dłużej. Pomyślcie sobie, kiedyś w Polsce w latach 60. jak gołąb miał 10 lat, to już był bardzo stary. Ja na przykład znam gołębia, który 2 lata temu jeszcze żył. Był to syn Beatrixdorfa od Ginta Prange. No to on miał wtedy 25 lat, był na jednym z filmów, więc musicie sobie wyobrazić, jak potrafi gołąb długo żyć. Co innego jest, jak długo on zapładnia. No, u niektórych zapładniają troszeczkę dłużej. Jakby to natura podała, dlatego że to są hodowcy, którzy nie są szczerzy i sprzedują gołębia po gołębiu, który jakby to można, tylko nie można, to by sprzedawali po gołębiu, który ma 20 lat i mówią, że on jeszcze zapładnia. Ja miałem taki przypadek, że
gołąb ośmioletni, nasz najlepszy rozbudowę 365, fundament w 8 roku, tylko raz zapładniał i było to koniec. Ja o tym wiedziałem, wiedziałem, że te ciemne gołębie od Andry Balensa tak robią, ale miałem też inny przypadek. Na naszej stronie jest ten ciemny z 97 roku z numerem 231 i on był w takim pojedynczym boksie, bo ja mam takie trzy, i zapładniał, jak miał 13 lat. Nikt z hodowców, którzy Balensy znali, nie mogli w to uwierzyć. Ale niestety było tak, bo tam nie może być obcego zapładnienia, jeżeli on tam tylko z tą jedną samiczką jest i tam żadnego samca oprócz tego nie ma, więc wtedy mogłem na 1000% powiedzieć, że te młode, czy te jajka były po tym, te młode były po nim. No więc to różnie jest. Chciałem wam powiedzieć i pokazać, ile ja książek przeczytałem. Chcieliśmy z żoną te książki tu przynieść, ja je włożyłem ostatnio do takiego pudełku, bo żona troszeczkę na mnie nakrzyczała, żebym trochę porządku w końcu zrobił z tymi książkami. No, włożyłem ją do takiego dużego, mocnego pudełka. Chcieliśmy to tu do tego pokoju przyciągnąć, ale nie daliśmy rady. To możecie sobie sami wyobrazić. Nigdy nie myślałem, że książki są takie ciężkie. Jest ich około 100. Ja wyciągnąłem najważniejsze dwie książki, które uważam, że to są książki, to jest od braci Jansenów. No wiem, że to jest po niemiecku, w języku polskim tego może nie dostaniecie, ale tu w tej książce jest naprawdę wszystko napisane szczerze, jak prowadzić hodowlą. Jest to wszystko takim mocnym, drukowanymi, tymi napisane literami, więc tu na przykład piszą, że w zimę dostaną dwa razy w tygodniu gołębie herbatkę, którą sami zbierali. Na przykład o selekcjonowaniu gołębi jest napisane, jest o skrzydłach napisane, jest o oczach napisane. Także tą książkę przeczytałem pierwszy raz, to ja dobrze nie zrozumiałem i wydawało mi się, że tu nic nie ma. Dopiero po kilkunastu przeczytaniu tej książki zauważyłem, że tu naprawdę jest wszystko szczerze napisane. Drugą książkę, którą ostatnio dużo razy czytałem, jest to książka bardzo trudna, dlatego że pisał ją profesor Alfons Anker, to był Węgier, genetyk, więc ta książka jest, choć ja wiem, o co chodzi, jest dla mnie też książką trudną. Nie każdy jest jakimś tam wysoko tego i zapamięta sobie te wszystkie na przykład zwroty tych różnych hormocytów, czy jak to się wszystko nazywa, ale ja myślę, że ja wiem, o co chodzi, więc ja wam to później na jakimś tam innym nagraniu spróbuję skrócić, żeby to wszyscy zrozumieli i żeby wszyscy po prostu wiedzieli, o co chodzi, dlatego że to nie jest prawdą, że na przykład albo inaczej to trzeba powiedzieć, że jest ważną rzeczą w zakupie gołębia po danym lotniku czy danym rozpodowcu, który wydał już asy, trzeba wiedzieć, czy kupić samiczkę, czy samca kupić. Dlatego, że to nie jest prawda, że to jest dziecko od tego gołębia, na przykład ta najnowszy szał jest rudy od Van den Abele,
Wszyscy tylko kupują porudy, ale właśnie, co jest ważne, ja tam nigdy nie pojadę do Vandenabele, chociaż byłem prawie u wszystkich hodowców, no 80%. W Belgii się czuję bardzo dobrze, ale myśląc o takiej jednej sprawie, którą spotkałem, jak jeszcze żyłem w Polsce w latach 80 do 90, do 89, to spotkałem u dwóch hodowców, którzy wtedy otrzymali każdy po 10 gołębi belgijskich. No wtedy te gołębie, te belgijskie, to było naprawdę, w mojej ocenie, jak już wtedy oceniałem, to były pupilki, to po prostu były gwiazdory te gołębie. To były gołębie, w którym można było się zakochać. Dzisiaj jest inaczej. Dzisiaj takich gołębi jest ciężko znaleźć w Belgii. A jak się to stało? Po prostu, jak się to stało? Wymarli wszyscy hodowcy, którzy kiedyś byli ubodzy, a jak byli ubodzy, więc więcej się uczyli, więcej pomagali sobie razem, jeden drugiemu wypożyczał samicę, czy tam samca i razem, i patrzyli, żeby te gołębie miały te walory. Dzisiaj to jest wszystko jakby z maszyny wypuszczone. Naprawdę, wierzcie mi, ja wiem, o czym mówię. Na przykład byłem u hodowcy w Belgii, no i chciałem czarnego gołębia kupić. No, nie powiem tego nazwiska, bo ja tego nie lubię kogoś odmawiać, ale w końcu powiedziałem do tego hodowcy, bo mi przynosił gołębie, ja popatrzyłem, no mówię, no w końcu przyniesie jakiegoś porządnego gołębia, bo już mnie nogi bolą. A on tylko latał od woliery do woliery, przynosi. W końcu się wkurzyłem i powiedziałem temu hodowcy, żeby sobie Robert wziął, żeby nie latał tak dużo. Myślałem, że się kapnie i przyniesie coś porządnego. No, później jak troszeczkę się więcej zapoznałem z tą jego hodowlą, to się okazało, że po prostu on sam nie miał takich. On miał 2, 3, czy tam może 4, no po tych gołębiach to sam potrzebował. Po prostu te gołębie, jego wyniki były kiedyś w latach wcześniejszych, były bardzo dobre. Później jak patrzyłem na jego gołębie, były te oczy coraz bardziej jaśniejsze. No i nie było tego hodowcy też widać na listach konkursowych. No, w ostatnich latach sprowadził znowu parę gołębi z dobrymi oczami, bo z takich hodowlów jak na przykład Gaston van de Wover, więc tam są gołębie z dobrymi oczami, jak na tutejszy czas, bo jakbym porównał Alfreda Koczego, to takich oczów nigdy nie spotkałem na żadnym gołębniku. Trochę u Belensa, można powiedzieć, może 60-70%, ale to była tylko jedna zorta, ale jak to jest po polsku, jedna. No widzicie, jak nie mogę sobie przypomnieć jakiegoś słowa, to jest mi bardzo trudno, ale wybaczcie, tak już jest. Będę się starał wam jakoś to powiedzieć. To znaczy, jak były tylko jakieś takie wiśniowe oczy, to były tylko te wiśniowe i parę takich szklanych oków, a u Alfreda Koczego było bardzo dużo czerwonych oczy, różnych oczy, o różnych wedringach. O takich wedringach, jak ja rozmawiałem z Hoffmanem, powiedziałem, że jeszcze są inne wedringi, inne kolory wedringów, czyli otoczki
źrenicy o innych kolorach, to się ze mną kłócił 2 godziny, że tylko są 4. A guzik, prawda, nie ma tak. Sami starzy hodowcy wiecie, że jeszcze są inne poza szarym, czarnym i tego żółtym, jeszcze są inne kolory. Ja to kiedyś objaśnię, ale to jest inna tego. Więc wracam do tego tematu, bo dużo hodowców, jak przygotować gołębie do rozpłodu. Więc zrobiłem sobie taką ściągę, no i więc wiadomo, że nasze gołąbki karmione do końca roku muszą być dobrze karmione, więc są trochę i zatłuszczone. Jak je otłuścić? Różni ludzie robią tą marchewką czy tam buraczkami. Ja to raz spróbowałem, więcej tego nie zrobię i nie będę tego nikomu polecał, dlatego że to jest gołąb, nie jest królik. Drugi raz nie ma to dużego znaczenia, to ma tylko jedno znaczenie przy odchudzaniu gołębi, ale wyobraźcie sobie, u was w Polsce są temperatury do minus 20, czy nawet w tym roku były większe temperatury. Powiedzcie, jeżeli ktoś to w tym czasie robi, to on sobie tak zaszkodził, że nie wiem, jakie będą skutki tego. Tego nie wolno robić nigdy w minusowych temperaturach. Nigdy, jeszcze raz powtarzam, nigdy. W plusowych parę dni, ale w ogóle to nie jest potrzebne. A jeżeli ja wam powiem, to nie jest potrzebne, to bądźcie tego zdania, że tak jest. Dlatego, że nie mówię tego z żołądka, tylko to mówię z doświadczenia. To można całkiem inaczej zrobić. Podajemy gołąbkom przez 5 dni sam owies, co powoduje, owies bardzo jest niechętny dla zjadania, dlatego gołąbki będą go niechętnie jadły, później już tak, bo będą mieć taki głód, że muszą go jeść. Owies jest kolczasty, będziecie w kale widać, jak tam jeszcze kawałeczki tej obudowy tego znaczy tej po śląsku wam powiem, tą szupę tam jest i ta szupa bardzo, bardzo jest potrzebna do czyszczenia jelit. Jeżeli byście dali samego łuskanego owca tylko przez 7 dni, to za 7 dni pójdziecie na gołębnik i nie będziecie mieć gołębi, tylko kury. Się zapaszą niemożliwie, jeżeli to będzie sam owiec uszczony. Ale ponieważ te ziarenko jest bardzo małe, a dużo jest tej właśnie tej obudowy, czy tam tej szupy, jak to na Śląsku mówią, więc ona ma dużo znaczenie, ona czyści bardzo dobrze zakamarki jelit gołębi. A co się tam w tych jelitach znajduje? Po prostu jelita nie są tak na prosto, tylko są, wiadomo, że są pościskane, bo są w żołądku ściśnięte, więc tam się robią różne, na tych zagięciach różne zakażenia. Tam po prostu w jednym tych, jakby w tej rurce idzie ten kał, a w tych zagięciach robią się po prostu zbierają się tam różne niepotrzebne rzeczy, jak bakterie, czy tam inne jakieś rzeczy, czy na przykład glisty, czy coś. I tam mają pole do popisu, tam mają ciepło, tam się dobrze rozmnażają. Więc podawając ten owies, wyczyścimy sobie te jelita i drugim, co sobie zrobimy, odchudzimy gołębie. No wtedy po tym odchudzaniu można podać parę dni elektrolit. Elektrolit, to nieważne jaki, jakiś taki tani elektrolit, bo w tym elektrolitu jest dużo, dużo rzeczy, są tak samo witaminy. No co jest najważniejsze, muszę sobie moją tu ściągę zabrać. Najważniejsze jest podanie witaminy E. Pamiętajcie jedno, tak samo do samców,
Tak samo do samiców przez 10, można 10 dni. Tak samo trzeba, jeżeli się paruje gołębie wcześniej, czy tam w styczniu, czy niektórzy już parują, tego trzeba tym gołąbkom światło zaświecić. Jeżeli jadę do Belgii porą zimową, to mogę wszędzie widzieć, gdzie gołębniki są. Wszędzie się światło świeci. Ludzie wydziwiają, robią neonówki. Później jeszcze lepsze, drogie tego nie trzeba. Ja byłem u tyle hodowców w Belgii, mają zwykłe żarówki, byle żeby tylko światło było. To światło powinno być załączone rano o godzinie 7, no i przynajmniej do 20 było zapalone, dlatego że sami wiecie, że latem wychowują się najpiękniejsze młode, są najżywsze, są to po prostu nasze pupilki, a zimą jest to troszeczkę już trudniejsze. Jeżeli się dobrze te gołębie przygotuje, bo Belgowie też dobre gołębie w tym czasie wyhodowują, więc muszą, oni o tym wiedzą, muszą te gołębie przygotować. Więc światło, witamina E, trochę karmę troszeczkę, ale nie za ciężką karmę, troszeczkę, żeby te samce trochę pobudzić znowu. Można trochę ostropezu dosypać, parę garści, żeby tą wątrobę troszeczkę przeczyścić. No i trochę konopia można dać gołąbkom. Gołębie wtedy sami zobaczycie, jak zaczną się kręcić, jak przychodzą do formy, ale najważniejsze w tym czasie, kiedy nie ma światła, kiedy jest ponuro zimą, kiedy tego najważniejsza jest ta witamina E. Sama witamina E, można podawać to na karmę, obsypać jakąś mineralką, jakimś tam tego, czy tam Wispumin, czy tam jakieś te polskie produkty są też bardzo dobre. To już musicie sami wiedzieć, ja tam tego już nie znam teraz, ale wam dałem wskazówkę, o co chodzi. Więc żeby po prostu te różne rzeczy uzupełnić u tych gołąbków, bo na pewno dużo hodowców w tych czasie robiło różnymi antybiotykami, więc podstawowe ostropes znowu poprawić jakość wątroby, odczyścić od tych antybiotyków, później no jakiś dobry probiotyk też by był wskazany, ale to każdy musi sobie sam już to przemyśleć. Mniej jest lepiej, ale troszeczkę trzeba dać. Nie tego, że na przykład dzień w dzień ładować, to też nie jest dobrze. Tego gołąb nie potrzebuje tyle, ale troszeczkę trzeba jemu pomóc.